Witam serdecznie, tutaj Extremum Game, kontynuujemy Fortnite'a, sezon 9 mamy, eksplorujemy następne miejsca. Elektrownię ciśnieniową już zwiedziliśmy, podium gracza Directing PP zwiedziliśmy. Laguna, wybierzemy to miejsce ze względu na jej nazwę. No daleko jest trochę, ale tam chyba jest stateczek. Dobra, lecimy na tą leniwą lagunę. Może będzie fajne miejsce. Supeł znajdźki. W ogóle będzie supeł. Także lecimy. Pół godziny później spadania. No mamy taki stateczek. Tutaj takie fajne rzeczy mamy. Bandaży. Co tu jeszcze mamy fajnego? Mamy kłamy maszynowy. Możemy zamontować na dziobie statku. Ciekawe, czy są armaty w tym statku. Zobaczmy to. Słyszę czerwoną. Słyszę skrzynkę złotą. Pewnie gdzieś się znajduje na dole. Świetnie, jesteśmy w oku, więc nie zginiemy od razu. Ten karabin maszynowy jest super. To jest najlepszy. To nie jest karabin maszynowy, ta strzelba jest najlepsza dla mnie. To jest auto. Ja uwielbiam auto. Bo nie mam aima, dlatego auto. Mamy potkę. Super sprawa, że te potki się pije w 5 sekund. Nie wiem ile wcześniej się piło, ale mi się wydaje, że dłużej trzeba było czekać, żeby wypić tą potkę. Mamy kolejny shotgun. O, są kule armatnie. Kula daje fula. I co tu? Ale nie mamy armat. Są kule, ale armat brak. Także lipa. Mamy łóżko. W ogóle nie wiem dlaczego to jest tak zrobione. Mamy komputer nawet w tym starodawnym statku. Komputer, pralkę mamy. No kurczę, wiele ciekawych rzeczy. Sianko mamy. Nie wiem, że tak zrobimy. Mamy złotą skrzynkę kolejną. Potkę, której nie możemy wypić, to jest trochę żenujące. Bandaże. Palety mamy. Nie wiem, takie randomowe rzeczy wam powiem. Pododawali tutaj, no trochę głupie. Zamiast bandaży weźmiemy sobie apteczkę, która nam zwiększy ilość życia. No i mamy spoko karabin, który ma duży odrzut. Okej, ktoś tu był, bo się wybudował ładnie. Chyba, że to jest tak zrobione przeze mnie. Wątpię. Znaczy przeze mnie, przez... Nie ze mną takie numery, Brunner. Jasny czort. Nie trafił mnie ani jeden raz. Nie lubię tej gry. Boję się zawsze. Boję się, że umrę. Ja nie lubię umierać. Mamy taki dół. Na dole chyba już byliśmy. Tutaj luk bagażowy, że tak nazwę to. Sianko mamy. Dobra, byłem tutaj. Co ja będę wam dużo gadać? Tutaj się znajdują właśnie szpargały. Dlatego te łóżko tutaj jest. No i więzienie mamy. I co tam z przodu mamy? Aha, oni to tak brzydko zrobili. No nie wierzę. W ogóle tak płytko tu jest. Jak to niby pływać ma? Jak tu jest tak płytko? Ludzie, o co chodzi w tej grze? Te postacie nie mogą pływać. Nie umieją pływać. Mogliby dodać, żeby mogły pływać. I po prostu, jeżeli byś pływał, to byś nie mógł strzelać. No, twórcy gry by mogli się postarać i zrobić coś takiego. Czy w ogóle w tej grze istnieje komunikacja między graczami a twórcami gry? Nie wiem.
Aha, mamy zwiedzać tą leniwą lagunę. Ja tutaj zacząłem zwiedzać ten stateczek i no tutaj mamy taką przystań jakby tego statku. Fontannę, która nie działa, jest wyłączona całkowicie. Szkoda, że nie działa. Mogłaby działać. Różne fantastyczne rzeczy. No różne rzeczy. Tu mamy tutaj taki jakby hotel. Może jakieś biuro podróży, przepłyń się moim statkiem i takie tam sprawy. Kule armatnie, nie wiem co tutaj robią tak naprawdę. Tutaj też mamy kule armatnie. Tu jest chyba olej wylany. Banana! Ej, banan! Skojarzyło mi się to z Warhawksami, mogliby taką broń dodać. Postać by mogła krzyczeć wtedy banana i wszystko wybucha w powietrzu. Amunicja na łóżku. Myślałem, że to obraz małpy jest. Przywidziało mi się. No banany i obraz małpy. No coś chyba dlatego to tak wyszło. Może taki był zamysł tego wszystkiego. Nic tu nie ma. Fajny dywan, podoba mi się. Takie zdjęcie to w ogóle super wygląda. Wow. O, słyszę skrzynkę gdzieś. Weźmy sobie jeszcze amunicji trochę. W zasadzie to i tak nie wiem, czy mi się przyda. Kolejne fajne rzeczy. Nalot. Ja lubię to. Ja lubię to. To mamy, to weźmiemy sobie. O nie, to już jest koniec podróżowania. Dobra, tyłek mi się lekko sparzył, ale to nic. Myślę, że jeżeli chodzi o leniwą lagunę, to już wszystko tutaj sprawdziliśmy, co mogliśmy. Każdy zakątek, banany mamy. Banan zregeneruje nam życie. Po to są banany, żeby regenerowały życie. Tak to właśnie wygląda. Leniwa laguna. I statek piratów. Tutaj byliśmy? Pozamykane są te rzeczy. No tak jakby nas tu nie było. No ale cóż, nic ciekawego nie ma. Jeszcze jest tutaj jakiś rozbity. Stary, zdezelowany domek, albo coś w tym rodzaju. Może znajdą mi się skarby piratów. O, mapa piratów by się przydała. I ukryty skarb. No i mamy taktyczny karabin szturmowy. On jest na pociski z pistoletu. Mamy kolejne znajdźki. A o kurde, ile złotych skrzynek, ludzie. Ludzie, jestem w siódmym niebie. Amunicja. No, tutaj się opłaca przyjść. To miejsce jest świetne. Przychodzisz i już masz wszystko. Tylko same jakieś takie... Nie no, to jest rękodzieło, więc spoko. No, fajne miejsce i mamy... Zagadkowy pojazd, który nie wiem do czego służy, możecie mi napisać w komentarzu. Nic tu nie ma. O co chodzi? Czy ja się pomyliłem z czymś? Może nie o to chodzi w tej grze? Może ta skrzynka znaczy coś całkiem innego? No cóż. No i tak właśnie zginęliśmy. No była ta skrzynka, jednak faktycznie. Może na drzewie była. Jak biłem te drzewo, to wtedy spadła. I na tym zakończymy nasz odcinek. Także trzymajcie się ciepło. Polecam zasubskrybować mój kanał i dać łapkę, jeżeli wam się podoba ta seria. Cześć!